idziemy do komputera odpadnie. Było 6 minut rozpoczęcie, 3 minuty, 2,5 minuty i tak do końca. Zrobiło się może z 15 minut. Oczywiście. Potwierdzenie naszych teorii. Jak Państwo pewnie zauważyli, miesiąc temu byłam tutaj z kolegą. Ja przepraszam, skończę jeszcze jeden wątek, bo porównałem oczywiście pozostałe rady dzielnic, które są w Krakowie. Żadna rada dzielnic nie była tak potraktowana jak wiosna 17. Nie zależy nam chyba na bardzo na tym, bo my twierdzimy zawsze, że tak działamy przejrzyście. Każdy ma wstęp na komisję z obywateli, z mieszkańców i są zapraszani, przychodzą sami. Mogą wnosić jakieś pomysły, które są. Jest strona dzielnicy, powtarzam to cały czas, która jest na tyle aktywna, że każdy, kto chce się dowiedzieć, to się dowie. Mamy kolumnę w Głosie Nowogródzkim, gdzie też są zamieszczane wszystkie uchwały z każdej sesji, więc to jest to, co my dajemy obywatelom. A to, co wy dajecie przez swoją działalność, to ma się nijak do tego, co wy Państwo oczekujecie, żeby z tego programu wam wyszło. Tyle. Dobrze, teraz mogłabym odpowiedzieć. Bardzo proszę. Jak Państwo pewnie zauważyli, miesiąc temu byłam tutaj z kamerą, która w pewnym momencie przestała działać, ponieważ po prostu nie wzięłam kabla i wpadła mi bateria. W związku z tym poprosiłam później panią pracującą tutaj, żeby udostępniała mi nagranie, które ona sporządza na dyktafonie. I na stronie na YouTubie są umieszczone te nagrania, które miałam z kamery. Natomiast te, które są z dyktafonu, ja oddałam do naszego wolontariusza, który zajmuje się poprawieniem jakości dźwięku, tak? Ponieważ zbierane z dyktafonu nie są tak dobre pod względem jakości jak z kamery, czy jak my robimy to. Dlatego to tak długo trwa, a ponieważ od sierpnia prowadzimy te działania wolontariacko, no to wszystko siłą rzeczy zabiera dłużej. Bardzo mi przykro, że odniósł Pan takie wrażenie, że my staramy się coś tutaj wyciąć. Zapewniam Pana, że wszystkie sesje są w całości przekazywane, tylko to, co, wszystko to, co nagramy. Faktycznie po Państwa uwagach my uzupełniliśmy nagrania na naszej stronie, z tym, że od razu powiem, że to nie wyglądało tak, że ich nie było. One były wrzucone na YouTube, tylko nie były podlinkowane na naszej stronie. Nie ma. Do tej pory, do wczoraj, przedwczoraj sprawdzałem, kończy się w marcu, nie ma sesji kwietniowej, majowej, czerwcowej, zaczyna się lipcowa, sierpniowa jest obcięta, czyli według mnie była ocenzurowana, bo to były wtedy bardzo niepochlebne uwagi na ten temat. Czy to mówię o Waszej stronie, nie znalazłem żadnego linku do tego, że jest gdzieś tam jakaś sesja nagrana fonetycznie, którą można odsłuchać, więc uważam, że to jest... Ta sesja, ten nagrany... Jeśli też mamy dyktafon, jeśli można, ta sesja nagrana jeszcze nie jest wrzucona po prostu, dlatego no faktycznie powinnam była tam zamieścić informację, dobrze mi Pan zwraca uwagę. Ja rozmawiałam powinna być jakaś uwaga, że jest tylko dlatego, bo była na przykład awaria kamery. My, którzy jesteśmy na sesji, obserwujemy to, mamy wrażenie, że celowo żeście nas ocenzurowali, bo opinie na temat Waszej działalności były bardzo niepokojne. Różne są wypowiadane opinie na różnych sesjach i wiele Pan znajdzie różnych opinii, żadna nie została ocenzurowana i zapewniam Pana, że również te pojawią się na naszej stronie. Przepraszam za to, że nie było tej uwagi. Dobrze, że zwrócił Pan na to uwagę, bo faktycznie ona się powinna znaleźć na stronie. Ale wie Panie, to nie ja mam Pani zwracać uwagi. Wy pracujecie na tym, bierzecie za to pieniądze jako fundacja, robicie to jako przejrzysty Kraków dla obywateli. Kontrolujecie nas co miesiąc. No nie, to możecie nas kontrolować, nie mamy nic do ukrycia, jak Pani widzi. Ale jak to jest, że pozostałe rady dzielnic mają co miesiąc całe sesje, a nasza się kończy w marcu, potem się zaczyna od lipca? Odpowie mi Pani na to? Dlaczego tak było? Tak jak powiedziałam, te nagrania były, tylko nie były podlinkowane na stronie. Było to z naszej strony zaniedbanie. Zabieramy sobie branie pieniędzy, to tak jak powiedziałam, od sierpnia fundacja nie bierze za to żadnych pieniędzy. Ale do sierpnia brała. No. A co z pieniędzmi do sierpnia? Myślę, że zajmujemy się tak wieloma dzielnicami, tak było. To skupcie się na jednym programie, zróbcie go dobrze, a nie rozwajacie się na 18, jak nie dajecie rady. Proste. Zapraszamy do współpracy, jeżeli chciałby Pan jeszcze podzielić się innymi uwagami, to my jesteśmy otwarci na krytykę. Faktycznie ta krytyka, którą Pan teraz wysuwa, jest słuszna i postaramy się działać sprawnie. Panie, czuję się jak w latach 50. Krytyka słuszna, bijemy się. Tak, ale słuszność partii jest jedna. Myślę, że nie ma potrzeby sformułowań. Ktoś jeszcze chce, bo ja już skończyliście Państwo. No, tak. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,
Chciałem jeszcze jedną informację przekazać, że już praktycznie został rozstrzygnięty przetarg na budowę centrum rugby w Głuboczy, że trzy firmy się zgłosiły, jedna warszawska i dwie krakowskie. W tej chwili ZIS sprawdza dokumentację oferty i według dyrektora Kowala do końca tygodnia powinna być już wybrana firma do realizacji tego zadania. Dziękując Państwu za przybycie w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam obrady sesji. Dziękuję, do widzenia.